Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim gościem i oczywiście Państwa jest pan Witold Sęczuk, prezes spółki Alba Dolny Śląsk, sprzątająca, zajmująca się sprzątaniem naszego miasta Wałbrzycha. Witam serdecznie. Witam Państwa, dzień dobry. Panie prezesie, tak zwana rewolucja śmieciowa wszędzie się wdrożyła w całym kraju. Jak to wygląda w Wałbrzychu? Czy już mamy jakieś efekty? Czy to jest dla Was więcej pracy? Jak to wygląda? Czy rewolucja śmieciowa przyniosła bardzo dużo nowej pracy? Przede wszystkim jeśli chodzi o to, że wzrosła ilość pojemników do opróżniania. Znaczy wszędzie tam, gdzie wygraliśmy przetargi, o tak jak choćby w Wałbrzychu, musieliśmy rozstawić nowe pojemniki, rozszerzony został znacznie zakres zbiórki odpadów ze szkła, plastiku, makulatury i jako nowość miasto wprowadziło zbiórkę odpadów bio. Wiąże się to oczywiście z tym, że trzeba stosować do tego więcej różnych pojazdów, jak dziś się zmieniły miejsca, gdzie można te odpady przetransportować. A mówiąc tak kolokwialnie i radośnie dla mieszkańców, nauka rozróżnienia kolorów, tak? Bo przeróżne pojemniki mają różne kolory, różne przeznaczenie, chociażby ten biały, tak. Czyli brązowy, tak? Znaczy pojemniki są wszystkie opisane, kolor jest dobrany do danego rodzaju odpadów, pojemniki są opisane, na każdym pojemniku jest instrukcja, co należy wrzucać, a czego nie należy wrzucać. No właśnie, a jak to jest z tą świadomością Wałbrzyszan, skupmy się na naszym rynku, odnośnie segregowania odpadów? No i z tym jest, można powiedzieć, duża tragedia. Duża tragedia, ponieważ odpady generalnie są wrzucane w sposób nieselektywny. Praktycznie nie przynosi efektu zbiórka odpadów biodegradowalnych, bo spodziewaliśmy się z tego, jaka jest morfologia odpadów, spodziewaliśmy się, że będzie około 1000 ton odpadów miesięcznie, takich biodegradowalnych, natomiast my odbieramy około 400 ton miesięcznie, czyli jest to, powiedzmy sobie, 2,5 razy za mało. Jeśli chodzi o pojemniki do segregacji, to mieszkańcy różne rzeczy wrzucają, ale najgorsze jest to, że mieszkańcy w ogóle nie segregują odpadów, tylko wszystko... A to się dzieje bez konsekwencji? Jak to się dzieje? Od 2 tygodni wdrożyliśmy taki system kontroli i powiadamiamy Urząd Miasta o nieprawidłowościach w zakresie gospodarki odpadami, gdzie fotografujemy po prostu zawartość pojemnika. No, w niektórych miastach pojawiają się kamery na szczytach budynków, które jakby może odstraszają i nawet przymuszają do segregacji. Pan powiedział, że robione są zdjęcia i przekazywane do Urzędu Miasta. I jak to dalej wygląda, jeśli chodzi o kary? Znaczy się tutaj chyba nie ma systemu kar, to jest problem, jest to kwestia ustalenia potem opłaty wydania decyzji administracyjnej przez Urząd Miasta i podwyższenia opłaty za odbiór odpadów od mieszkańca, ponieważ opłata za odpady segregowane jest niższa, a za niesegregowane opłata za nieprowadzenie segregacji jest wyższa. Większość mieszkańców zadeklarowała segregację odpadów, więc powinna segregować. Więc powinna te odpady segregować i stąd miasto i my podstawiliśmy, można powiedzieć wspólnie, masę nowych pojemników. Natomiast nie znajduje to odzwierciedlenia w stanie faktycznym, czyli odpady są w znikomej części segregowane. No można powiedzieć, nawet zaryzykować stwierdzenie, no poparte liczbami, że mieszkańcy Wałbrzycha najgorzej segregują spośród tej naszej aglomeracji, jak to się mówi, wałbrzyskiej, gdzie jest ten poziom odzysku 2 razy niższy niż na przykład dla Jedliny, Walimia. Czyli mieszkańcy takich małych miejscowości lepiej się zmobilizowali niż mieszkańcy, powiedzmy sobie, tych dużych blokowisk. Bo generalnie w zasadzie sprawa dotyczy takiej wysokiej zabudowy i tej starej zabudowy, generalnie zabudowy wielorodzinnej, gdzie mieszkańcy po prostu nie przestrzegają tego. A co moglibyśmy powiedzieć w kilku słowach o tej segregacji, żeby już na zawsze zamknąć ten temat? Jak należy to robić, tak dla przypomnienia dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, albo dla tych, którzy wiedzą, ale trzeba im powiedzieć, że Szanowni Państwo, trzeba segregować. Znaczy się, no dlatego trzeba segregować, ponieważ te opłaty będą po prostu systematycznie rosły. To jest wymóg narzucony naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej, jak i, no można powiedzieć, naszą świadomością ekologiczną dbania o środowisko. Z tego to się po prostu bierze. No i mieszkańcy w przyszłości, przełoży się to na nich ekonomicznie, ponieważ ta segregacja powinna być dla nich tańsza, jeżeli będzie skutecznie robiona u źródła, bo jeżeli segregacja będzie nieskutecznie robiona, to cały system będzie droższy i mieszkańcy będą automatycznie ponosić wyższe opłaty. A w kilku słowach, jak segregować? Jak segregować? No przede wszystkim mamy pojemniki na odpady zmieszane, mamy pojemniki na odpady biodegradowalne i tu
Należy wrzucać po prostu te odpady zielone, obierki z ziemniaków, tego typu rzeczy, odpady kuchenne. Nie należy wrzucać tutaj jakichś takich odpadów foliowych. Starać się to po prostu usunąć z opakowań, żeby ten odpad był po prostu czysty, bo to w tej chwili też mamy z tym problem, że ten odpad, jaki jest, już jest, ale jest mocno zanieczyszczony tworzywami sztucznymi. A ten odpad idzie po prostu wprost na kompostowanie. I bo pan mówi, że w Obrzeszanie nie segregują tak jak należy, to znaczy, że co, wrzucają wszystko w jednej siatce, do jednego kosza, tak? Na tym to polega, że nie segregują. Znaczy się, no generalnie polega na tym, że odpady, które powinny trafić do tych pojemników żółty, niebieski, tak, na tworzywa sztuczne. No na przykład taki prosty przykład, najczęstszy, no to po prostu butelki PET trafiają do odpadów zmieszanych. I one są odbierane wtedy razem z odpadami zmieszanymi. W obecnym systemie nawet nie za bardzo jest jak to. Ale uważa pan, że to się bierze z niewiedzy czy z celowości? Znaczy myślę, no nie, może nie tyle z niewiedzy, ile po prostu mieszkańcy nie przywiązują po prostu do tego wagi. Nie przywiązują do tego wagi, nie ma tutaj jakiejś złośliwości, chyba tylko po prostu lekceważą sobie cały ten system. I to, że się to w końcu przełoży na nich, że konsekwencją będzie taką, że gmina będzie musiała im podwyższyć opłaty, miesięczne opłaty za odbiór odpadów. A jak wygląda to z pojemnikami? Już jest wystarczająco dużo pojemników w Wałbrzychu? Pojemniki są w wystarczającej ilości, są wszędzie podstawione tam, gdzie miały być. Jest osiągnięty stan pełnego wyposażenia. Przed nami zima. Jak spółka przygotowuje się do zimy? Bo zawsze się mówi, że drogowców zawsze zaskoczy zima. Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy wy w tym zakresie jesteście przygotowani już? Znaczy jesteśmy przygotowani do zimy, mamy 12 pługopiaskarek. No problem jest taki, że trwa procedura przetargowa i w tej chwili mamy zamówienie z wolnej ręki, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, ważne do końca listopada. Jest ogłoszony nowy przetarg i będziemy to procedować. Nie ma po prostu, jak to się mówi, takiej stałości i pewności, co będziemy robić za 2 miesiące. Ale myślę, że tu nie będzie problemu, że z miastem się porozumiemy i zima będzie obsługiwana. A czyli w momencie, kiedy wybraliście przetarg na oczyszczanie miasta, że tak nazwę to, Wałbrzycha, to też sytuacja się ustabilizowała już troszkę w spółce, tak? To znaczy nie, przetarg na odpady to jest w ogóle inny system, ponieważ przedtem mieliśmy umowy ze spółdzielniami, z MZB, a teraz jest bezpośrednio z gminą. No wchodzą tutaj oczywiście dodatkowe wymogi techniczne, jak wyposażenie pojazdów w GPS-y, dodatkowa sprawozdawczość, także to nie tylko jest samo podstawienie pojemników, ale cała ta taka, można powiedzieć, dokumentacja wykonania usługi dodatkowo wchodzi, czego przedtem nie musieliśmy robić. A jak jest z rozwojem firmy według pana oceny? Znaczy staramy się rozwijać, no wygraliśmy w ramach tej nowej ustawy, tych nowej puli przetargu, wygraliśmy przetarg gminy Szczytna. No i chcemy się rozwijać na pozostałe również gminy tego regionu naszego południowego i tu koncentrujemy swoją działalność. Panie prezesie, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był Witold Sęczuk, prezes zarządu spółki Alba Dolny Śląsk. Dziękuję bardzo.